Siema, z tej strony Arma, a to myślę już najwyższy czas na to, żeby zrobić pikema. Mój pikem prawdopodobnie będzie prawie że identyczny do pikema Pimpa, jeżeli go widzieliście. No na pewno z drużyn, które pójdą 0-3. Niestety obstawiam, że będzie to Greyhound. Uwielbiam drużynę Greyhound, ale mam wrażenie, że jeżeli będą już w tym momencie, kiedy będą 0-2, pierwszy mecz grałem, jeśli się nie mylę, na UG, no to jeżeli będą 0-2, to ciężko byłoby im pokonać, mam wrażenie, jakąkolwiek z tych drużyn. 9Z, IHC może byłoby to wyrównana w miarę gra, aczkolwiek myślę, że Greyhound i tak. Aktualnie, w aktualnej formie 0-3. Uwielbiam tą drużynę, no ale cóż, no myślę, że najbardziej realistyczna jest tutaj na 0-3. Co do drużyn, które przejdą, na pewno Cloud9, na pewno Vitality. Obstawiam, że jeszcze OG powinno dać radę. OG grają całkiem dobrze. Furia gra naprawdę całkiem ok. Dziwię się szczerze, że są w tej fazie, a nie w wyższej. EG raczej nie jestem w stanie uwierzyć w nic związanego z EG i wygrywaniem gier. Pomimo, że się zakwalifikowali na Majora i to nawet nie aż tak źle, to mimo wszystko nie wierzę w to, że zrobią coś więcej. I tutaj pojawia się problem. No, 3-0 nie chcę dawać żadnej drużyny, która specjalnie tutaj jakoś będzie. Co do poza tych trzech drużyn, które przejdą. EG wątpię. Big nie gra pełnym składem, więc ciężko mi stwierdzić, czy byliby w stanie przejść. Mam wrażenie, że jest to 50-50. Na pewno mają szansę, ale nie byłbym tego taki pewny. Bad News Eagles tak samo. Maus. Mam wrażenie, że Maus jak najbardziej ma szansę przejść do następnej fazy Majora, aczkolwiek to jest Maus i uwielbiam tą drużynę, ale i tak nigdy nie wiem, czego się spodziewać po tym, jak zagrają. Oni są w stanie wygrać mecz i przegrać następny 0-16. Mimo wszystko myślę, że dadzą radę. 9Z raczej wątpię. Gamer Legion. Gamer Legion ma dobry skład, myślę, że jeszcze nie jest to skład, który przeszedłby dalszą fazę Majora. Myślę, że w przyszłości jak najbardziej. Outsiders ostatni turniej zagrało, trzeba przyznać, dobrze. Wprawdzie jest to turniej przed Majorem, więc zawsze są to turnieje, które większość drużyn nie gra jakoś tak specjalnie, strasznie na poważnie. Aczkolwiek Outsiders pokazali się tam naprawdę z dobrej strony, więc myślę, że powinna dać radę przejść. Zero Nation mogą przejść, ale mogą też nie przejść. I tutaj mam dylemat trochę. Wydaje mi się, że zrobię dosłownie pikę, a dokładnie tak jak Pimp. No, nie wiem, co zrobić innego. Fnatic myślę, że będzie tą drużyną 8-7, która tutaj powinna przejść. Aktualnie grają naprawdę dobrze i myślę, że są solidną drużyną, żeby przejść do następnej fazy. W następnej fazie już na pewno raczej ich nie będę obstawiał. Aczkolwiek w tej myślę, że powinni sobie poradzić. Powinni wygrać na spokojnie się na drużyny typu AHC, Imperial, O-Nation powinni dać radę, Gamer Legion, 9Z, Bad News Eagles, Big i EG. Więc myślę, że to wygląda całkiem ok. Jakbym miał ustawiać pod względem pewności, to bym pewnie obstawił coś w tym stylu. Może ustawię pod względem pewności, czemu by nie. Tak bym obstawiał, że to wygląda. Tych drużyn jestem najbardziej pewny, tych czterech pierwszych. Tutaj już trochę ciężej, acz myślę, że Outsiders powinni dać radę. Co na 0-3 teraz? 0-3 wiadomo, nie będę obstawiał drużyny, która myślę, że zrobi 0-3. Będę obstawiał drużynę, która ma szansę na 0-3, ale ma szansę też nie przejść. I z tych drużyn tutaj myślę, że jak najbardziej jest... Myślę nad Big albo nad O-Nation. Raczej wątpię, że którakolwiek inna drużyna jest w stanie tutaj coś sensownego zrobić. Chyba dosłownie pójdę tak jak Pimp, czyli O-Nation na 3-0. Big jednak nie gra pełnym składem. Gdyby grali pełnym składem, na pewno miałbym ich do przejścia. Aż aktualnie myślę, że może być im ciężko. Myślę, że tak to zostawię. Nie wiem, czy jest tu coś więcej sens myśleć, nad tym zmieniać. No nie jest to najłatwiejszy Major, ale jestem w miarę pewny tego pikema, bo Imperial mieli problem z zakwalifikowaniem, dali radę,
pomimo, że jest to Major w Rio, wątpię, że dadzą radę wyjść z grupy. Na pewno mają szansę, nie mówię, że nie. Ale czy wygraliby którąkolwiek z tych drużyn? Mam wrażenie, że byłoby ciężko. IHC? Nie wydaje mi się. Gamer Legion? Dobra drużyna, dobry skład. Acz myślę, że jeszcze za mało doświadczenia na Majora. Na NZ? Raczej nie. Bad News Eagles? Bad News Eagles mają ten problem, że w poprzednim Majorze to był pierwszy Major, więc wiele drużyn nie spodziewało się do końca, czego po nich oczekiwać. Teraz już wygląda to trochę inaczej. Myślę, że ludzie będą bardziej przygotowani na to, jak Bad News Eagles będzie grało, więc będzie im ciężej. A Big... Mam ochotę tutaj gdzieś dać Big, ale jak tak myślę o tym, to wątpię, że za jakąkolwiek z tych drużyn chciałbym dać Big. Wydaje mi się, że nie zamieniłbym tutaj żadnej z drużyn. Cloud9 mam wrażenie, że powinno na spokojnie przejść. Vitality tym bardziej. Zajło gra niesamowicie ostatnimi czasy. Furia jest no, najlepszą brazylijską drużyną. Grają w Rio, grają u siebie. Myślę, że jak najbardziej powinni sobie na swoim terenie poradzić. OG gra całkiem. Kwalifikacje Aramery grały całkiem dobrze. I myślę, że powinni dać radę. Outsiders RMR miał problem. Acz na ostatnim turnieju bodajże SL Rotterdam chyba, jeśli nie mylę, to było. Pokonali większość drużyn. Więc hej, czemu by nie? Maus mogą wygrać, Maus mogą przegrać, to jest Maus. Maus mogą być tutaj myślę 3-0, bo no, szczerze nie wiem, czy przejdą. Ciężko mi w to uwierzyć, że Maus coś zrobi w 100% dobrze. Mam wrażenie, że Maus zrobi coś 50-50, czyli zgaduję, że pewnie przegrają dwa pierwsze mecze i potem zrobią jakieś 3-2 albo coś w tym stylu. Obstawiam, że to będzie jedna z drużyn, która zrobi 3-2. Fnatic myślę, że powinien dać radę. Myślę, że zostawię to tak. EG wątpię, że przejdzie. Big mają szansę. BNE wątpię. 9Z Gamer Legion raczej nie obstawiałbym. IHC Imperial też mi się nie wydaje. Kusi, żeby dać Imperial jednak na Majora w Rio do przejścia, ale a myślę, że zostawię to w ten sposób. Chyba to jest dokładnie taki sam pickem, jak Pimp zrobił i w sumie no myślę, że po prostu lepszego ciężko. Wydaje mi się najbardziej pewniejszym, że tak to ujmę. Więc tak, zostawię to w ten sposób. Napiszcie, jakiego wy macie pickema, czy coś zmieniacie, czy wyglądało inaczej u was. Ja myślę, że zostawię go w tym stylu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.